Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, ludzie z przyszłości. Ja sobie na was, na tych wszystkich docierających na żywo, poczekam na spokojnie. Dajcie znać, czy wszystko dobrze słychać. Dzisiaj będzie trochę inaczej, ale ja w międzyczasie, oczekując was, pomyślałam, że włączę jakąś muzyczkę świąteczną w tle. Co prawda w tle możecie też słyszeć moją zmywarkę, która kończy pranie. Natomiast ja włączę playlistę świąteczną, bo mamy dzisiaj robić ala świąteczną tutaj, świąteczne spotkanie nasze. Aż się nawet wystroiłam, powiem wam. Więc ja lubię taką playlistę ze świątecznych, która się nazywa... O, czyźwika! Która się nazywa Christmas Classics, więc postaram się ją włączyć, a wy na spokojnie się pojawiajcie tutaj. Mam nadzieję, że macie miłą sobotę. O, Christmas Classics, cudownie. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy na komputerze da się zrobić shuffle play, czy nie? Jak myślicie? No. Dobra, leci. Teraz zobaczymy. Wow. Zobaczymy, na ile to jest dobry pomysł. Wy tego pewnie nie słyszycie. Ja sobie to dla siebie zrobiłam. No trudno. Słuchajcie. Witam was. Muszę wrócić do świata internetowego. Przed chwilą byłam w świecie DJ-skim. Bardzo mi miło gościć was w tym, na tym live'ie. Pomyślałam, że zamiast świątecznego gotowania możemy trochę pogadać o świątecznym gotowaniu. I powiem wam szczerze, ta muza nie działa tutaj, bo wy jej na pewno nie słyszycie, a mnie ona wkurza, więc zamknę ją. Więc dzisiaj się spotykamy, słuchajcie, ja się czuję, jakbym w ogóle była na Wigilii. Generalnie z takich rzeczy technicznych jestem bliżej trochę niż zazwyczaj, bo nie będę gotowała, tylko korzystam, tutaj mam taką wnękę w kuchni, więc przez to jest jaśniej, także to jest już w ogóle super sprawa na start. Druga rzecz jest taka, że tutaj dzięki temu będziecie mogli obserwować to, co robię, więc to też jest bardzo fajne. I generalnie ja bardzo lubię live cookingi, ale też zdaję sobie sprawę, że moja kuchnia jest dosyć ciemna, że wy nie widzicie dokładnie, co ja robię. I oczywiście tutaj mamy taką całą wartość związaną z tym, że sobie po prostu gadamy, odpowiadamy na pytania i to jedzenie jest gdzieś tam w tle i to ma na celu po prostu nas jakoś tak inspirować. Ale nie o to chodzi w kulinarnych też jakichś takich przedsięwzięciach, więc kminie, co by zrobić, żeby w nowym roku po prostu... Może po prostu muszę znaleźć sobie nowe mieszkanie z lepszym oświetleniem do gotowania, bo też powiem wam szczerze, nie wyobrażam sobie jeździć w jakieś miejsce docelowe, żeby prowadzić live'a, dlatego że to odbiera trochę takiej naturalności, ale... Słuchajcie, takie ogłoszenie małe ode mnie to, że to jest przedostatni live cooking, ten dzisiaj, który w ogóle nie jest live cookingiem, tylko będziemy tutaj kawkę parzyć. To jest przedostatni live cooking w tym roku, bo ważna rzecz, planujemy, tak jak wam pisałam, tak jak wam mówiłam, z Mają moją, poza ramami. Może ja, słuchajcie, chyba stanę, tak będzie lepiej. Planujemy zrobić wspólne robienie pierogów u Mai w przestrzeni, także to będzie już zupełnie inne otoczenie. I jest nowa data, to będzie 18 grudnia, sobota, godzina 18. Także zapraszam wszystkich chętnych. Jeżeli macie ochotę też przygotowywać pierogi, to będzie nam bardzo miło. A jeżeli macie ochotę po prostu z nami sobie posiedzieć, to też super. Cześć Jowi. No, w każdym razie, jeśli chodzi o to, co mamy w planach na dzisiaj, to oczywiście, tak jak zawsze, jest duża przestrzeń na pytania. Ja też trochę dlatego nie zrobiłam gotowania świątecznego, bo jest bardzo dużo przepisów, możliwości, wariantów. Ja też mam już parę lat wprawy w takich świętach bardziej, znaczy nawet nie bardziej, takich świętach roślinnych, więc jeżeli po prostu macie jakieś pytania, ja chętnie z wami o tych przepisach ulubionych pogadam. Mogę wam opowiedzieć, co znajduje się na moim stole. Ja też, właśnie, ważna rzecz, ja po prostu od lat korzystam z przeróżnych sprawdzonych przepisów z różnych blogów
i chętnie Was do tych wszystkich rzeczy odeślę, bo szczególnie w przypadku wypieków mam wrażenie, że tutaj nie ma takiej dużej przestrzeni na improwizację i warto jednak podążać za przepisami, a ja absolutnie tutaj siebie za żadne guru w tej kwestii nie uważam. No serio, strasznie mi się śmiać chcę z tego mojego stroju galowego, jakbym szła po prostu odebrać świadectwo albo coś w tym stylu. Pokazywało mi wcześniej, że mam średnie połączenie, więc przełączyłam się na internet, na telefonie, także mam nadzieję, że wszystko będzie git. Ja się jeszcze napiję łyka wody. Oczywiście wody ciepłej, także śmiało zadawajcie pytania wszelkiej maści oczywiście, ale jeżeli są to pytania szczególnie związane ze świętami, właśnie z jakimiś, ze świętami w sumie pod różnym względem, ale jeżeli macie jakieś pytania takie stricte też stołowe, kulinarne, to dawajcie znać, ja z przyjemnością coś doradzę. Właśnie myślę, że wbrew pozorom jako taki samouk laik, to mogę właśnie Wam doradzić z takiego punktu zwykłego człowieka. Robiłam kiedyś zdrowszą wersję kompotu z suszu. Możliwe, że on jest na YouTubie, kurczę, ja tego nawet nie pamiętam za dobrze. Ale na pewno tam były jakieś suszone i wędzone owoce. Pewnie dałam tam jakiś ksylitol albo erytrol. I tyle. Wydaje mi się, że jakby zdrowsza wersja kompotu to taka, w którym nie ma tony cukru. Ja w ogóle nie wiem, czy ja tam czymkolwiek słodziłam. Mi się wydaje, że te kompoty wszystkie naprawdę radzą sobie świetnie, bo owoce są pyszne. Dobra, widzę, że już są pytania, więc tak, mamy pytanie o włosy. Mamy pytanie o świąteczne dania przerobione na wersję wege i o podsumowanie roku, ale w międzyczasie będzie też kawka. Odpowiem na jedno pytanie i zacznę przychodzić do tej kawy, bo wiecie, ten multitasking jest u mnie średni. Natomiast, chociaż prowadzę live cookingi, więc jakby nie jest źle. Dobrze, słuchajcie, już jest dużo pytań, ja Was bardzo zmotywowałam. Cześć Kamila! W każdym razie, co do włosów, ja po prostu myję je co drugi dzień. Kosmetykami takiej marki Paul Mitchell. To jest marka właśnie z cruelty free, wegańskimi kosmetykami. I oni mają taką swoją linię Clean Beauty i po prostu używam tamtych kosmetyków do włosów zniszczonych. Używam też takiej odżywki w sprayu z tej marki i używam serum. A moje włosy nie są kręcone, tylko są proste dzisiaj. Dlatego, że parę miesięcy temu zrobiłam sobie taki zabieg z keratyną, o którym będę mówić w podsumowaniu roku, bo teraz idę na drugi za niedługo. I myślę, że już jestem gotowa Wam o tym powiedzieć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja też... Boże, coś chciałam jeszcze powiedzieć o tych włosach. A, że suszę je suszarką Dysona, która jest naprawdę genialna i też ona ma taką końcówkę wygładzającą do przeczesania i to myślę też robi dużo roboty. Słuchajcie, chciałam Wam też powiedzieć, że dzisiaj będziemy sobie parzyć kawę speciality i to jest w ogóle taki temat bardzo bliski mojemu sercu. Też w ogóle było milion podcastów dotyczących kawy, jak wiecie. I ja bardzo lubię kawę, ale nie lubiłam tej kawy, którą robiłam w domu, dopóki nie zaopatrzyłam się właśnie w zestaw do kawy. Czyli młynek to miałam od dawna, ale w momencie, w którym do mojego użytku trafił po prostu najzwyklejszy w świecie drip, i nauczyłam się przygotowywać tę kawę, to tak samo cieszę się wychodząc. Jak wychodzę na kawę, to zazwyczaj idę na jakiegoś tam właśnie na jakąś kawę mleczną, bo nie mam u siebie spieniacza i też nie mam maszyny do espresso. Natomiast teraz uprawiam te włosy, bo jakoś tak, nie wiem, no czuję się umywam, jak na Wigilii. Natomiast... Kochani, bo tak jak czytam te komentarze, to powiem Wam, jeszcze nie piłam przez dzisiaj kawy, więc to jest normalne, że moja głowa jest lekko opóźniona. Wracając, po prostu, jeśli chodzi o czarną kawę przelewową, to robię taką pyszną kawę w domu, że zawsze się cieszę, kiedy są dni, gdy nie wychodzę na przykład do pracy, do kawiarni, tylko na przykład mam gości i gości podcastowych uwielbiam częstować kawą, sprawia mi to ogromną frajdę. W ogóle cały ten proces parzenia. Słuchajcie, możemy przystępować troszeczkę z pytaniami, bo to będzie trudne. W każdym razie przepraszam Was, ale trochę mam katar. Jak można się było zorientować po moich relacjach. Ostatnio jestem na etapie po prostu szprycowania się wszelkimi możliwymi olejkami, czosnkami, etc. Także trzymajcie kciuki. No, w każdym razie
zacznę od tej kawki i to w ogóle też będzie, to będzie też wyzwanie, bo będzie trzeba ją zmielić, a to jest troszkę głośne. Anyway, podstawą kawy, w ogóle zróbmy tak, że po prostu wam to szybko powiem, bo ja nie jestem ekspertką od kawy, nie jestem żadną, dobra, miałam kiedyś trening baristy, jak pracowałam w kawiarni w Szkocji, jak byłam na studiach, ale generalnie po prostu powiem wam, że najważniejsze jest zmienić kawę. Najlepiej, żeby ktoś wam ustawił młynek pod odpowiednią metodę parzenia. Ja mam kawę przelewową, czyli dripa. Tutaj mam jeszcze kawę z wczoraj, w sensie ziarna inne, więc je przesypię, bo nie chcę ich mieszać. Polecam. I zawsze trzymajcie kawę w jakichś takich szczelnych rzeczach. W każdym razie tutaj mamy nasz cudowny młynek. I teraz najciekawsza rzecz dzisiaj. To jest nasza kawka. Bo to jest kawa, o której wam mówiłam w prezentowniku i ostatnio na relacjach, że czekałam, ja nigdy jej nie piłam. To jest kawa z oczywiście cudownej polskiej palarni Coffee & Sons, pozdrawiam. I oni robią raz w roku mieszankę świąteczną i po prostu tak się cieszę, że jestem jej posiadaczką, dlatego że słuchajcie, pamiętam jak zawsze w okresie świąt, jak byłam na studiach, to uwielbiałam chodzić do Starbucksa na ich taki Christmas blend. Bo ta kawa po prostu smakuje zupełnie inaczej i jakby nie wiem, co to znaczy, że kawa smakuje świątecznie, ale to jest taki specyficzny aromat, który ja właśnie pamiętam z tego okresu grudniowego. I no, po prostu bardzo, bardzo miłe wspomnienia i zobaczymy, jak będzie z tą, co tu jest napisane. Mieszanka świąteczna, wyjątkowa propozycja, kompozycja ziaren z Brazylii, prosto z plantacji Antonio Rutkowskiego i jest to czekolada i kakao, więc myślę, że to będzie... Tak, właśnie już wam czytam. Czekolada i kakao. No oczywiście, jeżeli chcecie więcej o Coffee & Sons, to podczytajcie, bo to jest super rodzinna firma. Więc otwieram, czynię honory, ale powiem wam, że przez to, że właśnie jestem trochę przeziębiona, to ciężko mi się mówi tak głośno i tak dużo. Nagrałam podcast na poniedziałek przedwczoraj i to było wyzwanie gadać przez 40 minut. Także, dobra, jestem bardzo podekscytowana, nie ukrywam. Otwieram. O Jezus, żałuję, że was to nie ma. O Boże. Pachnie cudnie. Pachnie cudnie i polecam wam. Znaczy jeszcze spróbuję i może potem wam polecę. Generalnie to, co robimy, to wsypujemy naszą... Nie wiem, jak ja to zrobię tutaj, ale fajny jest w sumie ten kadr, myślę. Wsypuję sobie mojej kawki trochę do mojego młynka. Wydaje mi się, że to powinno być wystarczająco. Oczywiście w świecie profesjonalnych ludzi, którzy się bardziej przejmują niż ja, bo troszeczkę na freestylu podchodzę do wielu tematów. Jeżeli chodzi o kody, słuchajcie, to z tego co wiem, marka Coffee & Sons raczej nie robi promocji, bo jest to po prostu firma, która dba też o cały łańcuch dostaw i po prostu mają transparencję w swojej produkcji. Ale zajrzyjcie do opisu odcinka, dla pewności zajrzyjcie do opisu odcinka prezentownika, bo ja to wszystko posprawdzałam i tam powinno być, tam chyba coś było przy przedsprzedaży, ale z tego co wiem nie ma promocji, ale jest to warte zdecydowanie swojej ceny. Kocham wasze pytania, są wszystkie, o Boże, kawa jest wyprzedana na stronie, no właśnie, czekajcie, na pewno zrobią do pałkę. Więc tak, kawę mielimy i teraz musicie mi wybaczyć. Trochę to będzie nam przeszkadzało. Ja bym chciała tutaj mieć trzecią rękę, która pomoże mi przeczytać, co wy tam napisaliście. O, może zrobię tak, będzie mnie lepiej słuchać. Jest pytanie... O, czekajcie, bo muszę tutaj się cofnąć, bo było tyle fajnych pytań. O, moje ulubione świąteczne danie, które przerobiłam na wersję wege. O... Wszystkie dania w ogóle zostały przerobione na wersję wege, ale powiem wam szczerze, że wiecie co? Ja nigdy nie byłam jakąś wielką fanką śledzi, ale śledzie z boczniaka uwielbiam. I śledzie z boczniaka, wszystkie z przepisu Marty Dymek są fantastyczne i uwielbiam, szczególnie właśnie takie z pomidorami i rodzynkami. Dobra, zrobię tak i mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak słychać. Co jeszcze jest takie super? Jakie jest jeszcze takie inne super danie. W sumie właśnie wszystkie takie śledziowe, reszta rzeczy, czy to jest moja twarz w zbliżeniu? Pięknie. Wszystkie rzeczy wigilijne są praktycznie wege, oprócz, nie wiem, karpia. I właśnie, o, też seleryba bardzo lubię.
Tak, to będzie moja odpowiedź. Pytanie o to, czy robię podsumowanie roku. Oczywiście, że tak. Napisałam o tym wczoraj post, do którego Was wszystkich odsyłam. Dobra, na razie tyle. Do którego Was wszystkich odsyłam. Robię podsumowanie roku. Zazwyczaj robię to w przerwę świąteczną, ale wyjątkowo w tym roku zaczęłam w grudniu, bo tak jak Wam pisałam, podjęłam takie wyzwanie. Ja zresztą mówiłam o tym wielokrotnie. Jest taka platforma To Be Magnetic, której jestem w sensie jestem jej członkinią od 2 lat. I oni robią co roku taki, czy tam kolejny rok z rzędu robią takie właśnie wyzwanie, żeby nastroić się z intencjami na nowy rok. I oni właśnie zarekomendowali jakby na pierwszych dniach wyzwania, czyli dosłownie na początku grudnia teraz, trzeba było zrobić właśnie podsumowanie roku i spisać różne lekcje, spisać różnego rodzaju wyzwania, podsumować to, co udało nam się zrealizować z naszych planów, a co nie i wyciągnąć wnioski dlaczego. Więc ja już zrobiłam takie pierwsze podsumowanie roku też po to, żeby wyklarować to, co jeszcze bym chciała zrobić teraz w grudniu, ale przede wszystkim jakby z jaką energią chcę wejść na nowy rok, zweryfikować trochę to, co... zweryfikować to, czego chcę, bo często tak jest, że na przykład ja tak miałam teraz, że ja sobie zawsze robię podsumowania w takich notesach, które przetrzymuję i patrzę sobie, jakie były moje marzenia w grudniu zeszłego roku. I na przykład połowa tych rzeczy, które chciałam osiągnąć, jest już dla mnie nieaktualna, bo też bardzo się zmieniłam i zupełnie mi na nich nie zależy, więc to jest super, żeby po prostu też czasami nam się wydaje, że nie wiem, ja tak miałam przez wiele lat, typu chcę mieć dyplom z prestiżowej uczelni, magisterkę, a potem zrozumiałam, że to jest całkowicie wykreowane przez społeczeństwo, ja tego w ogóle do niczego nie potrzebuję, w sensie ja jako ja, nie mówię, że nikt, jakby ja tego nie potrzebuję dla siebie. Więc super jest też ta właśnie weryfikacja tych naszych pomysłów. No, natomiast ja chyba kiedyś zrobiłam, tak, 2 lata temu zrobiłam podcast o tym, jak podsumowuję rok i to jest bardzo fajne. Pewnie też to zrobię podobnie w tym roku i polecam Wam sobie tam zajrzeć. To jest podcast sprzed 2 lat z grudnia, zarąbisty, o ile mogę tak powiedzieć, bardzo fajny system i też jest to takie bardzo przyjemne robić sobie te wszystkie notatki, tak mi się wydaje. Jest pytanie o dekorację mieszkania, ja tylko włączę czajnik, słuchajcie. Bo kawa się bez wody nie zrobi. Muszę was uprzedzić. Także teraz jest intensywnie. Może zjadę na sam dół. Dobra, jest mnóstwo pytań. Więc moje pierścionki są... Słuchajcie, to jest kolczyk. Więc to jest kolczyk, mam jeden, więc go założyłam tutaj. To jest pierścionek z kruka. A te 2 są z marki Mokave. Także tak, a kolczyki też są z kruka. A naszyjnik jest z Patty Rose, także to tyle. Jeśli chodzi o kosmetyki do włosów, mówiłam o tym na początku live'a. I jak zapiszę, to będziesz mogła do tego wrócić, ale generalnie marka Paul Mitchell. A ta koszula jest z marki Aure The Label. Nie wiem, jak się czyta. No, więc bardzo Wam dziękuję. Dobra. Wydaje mi się, że nasza kawa jest praktycznie gotowa, także zaraz robimy, słuchajcie, tutorial. Jestem ja i jest mój czajnik. Także, słuchajcie, jaram się z tego pokazu amatorki. Co sądzę o minimalizmie? Myślę, że minimalizm jest wspaniały. Myślę, że jest to na pewno... sposób myślenia, z którego powinniśmy wszyscy czerpać. Uważam, że chciałabym móc nazwać, chociaż nie wiem, nie uważam siebie za minimalistkę, uważam siebie za osobę, która na pewno jest taką ograniczanistką, odpowiedzialnistką, ale lubię piękne rzeczy i też nie chcę tego w sobie zabijać, ale podchodzę do nich z dużym szacunkiem i z rozważnością w zakupie i konsumpcji. Natomiast myślę, że minimalizm jest czymś, co powinno nam przyświecać. Co lubię do kawy? Kawę. Ja po prostu kocham kawę z kawą. Czy afirmuję codziennie? No, ja bardzo dużo piszę. Afirmuję, czyli jakby czy piszę jakieś takie zdania, powiedzmy, intencjonalne. Tak. Bo ja po prostu codziennie właśnie prowadzę 5-minute journal, o którym też mówiłam wielokrotnie.
I często też wieczorami piszę dokładnie to, co chciałabym osiągnąć w najbliższym czasie, żeby sobie o tym przypominać. Jest to stricte z takiego psychologicznego punktu widzenia też logiczne i przebadane. Miłego dnia dla wszystkich, totalnie. Jeśli chodzi o filtry do dripa, to właśnie nie. Mam filtry do dripa w takim smutnym, zwykłym, plastikowym opakowaniu. I mam nadzieję, że jeżeli macie jakieś wielokrotnego użytku, ja z przyjemnością się o nich dowiem i w nie zaopatrzę. Co robię, gdy nie zgadzam się z jakimś gościem podcastu? To jest bardzo ciekawe pytanie, ale teraz chwila przerwy dla kawy, bo też bym się chętniej napiła, powiem szczerze. Tu mamy serwer, który jest niepotrzebny, bo możecie użyć po prostu kubka, ale ja kocham mieć te rzeczy w dzbanku. Tu mamy naszego dripa, możecie kupić sobie dowolny drip. Ja mam akurat ceramiczny, obie te rzeczy są z Coffee Desku i to jest marka Hario. Odpowiadając na pytania. W każdym razie może być plastikowy, szklany, jakikolwiek, ten po prostu mi się spodobał, bo jest różowy. I mamy tutaj nasz filtr. To jest bardzo easy peasy. Wkładamy sobie nasz filtr w ten sposób i najpierw przepłukujemy nasz filtr, dosłownie tak. Nie będę Wam tłumaczyć dlaczego, co i jak, bo uwaga, nie wiem. No, w każdym razie chodzi o to, żeby zwilżyć nasz filtr i oczywiście teraz odlewamy tę wodę stąd. Zdecydowanie jej nie chcemy. Co dalej, moi drodzy? Dobrze. Bierzemy naszą kawkę i mam nadzieję, że udało mi się zmienić wystarczającą ilość, chociaż nie wiem, bo nie w sensie byłam zajęta rozmawianiem z Wami. I powinno się to wszystko, o Boże, powinno się to wszystko ważyć, ale ja mam taką miarkę i idę trochę właśnie na oko, po prostu wypełniam tę miarkę. Tak, dzięki temu w kawie nie czuć papieru, super, bardzo dziękuję. Dlatego zwilżamy, w sensie sparzamy troszeczkę nasz filtr. Ekstra, bardzo Wam dziękuję. Cześć Asiu, cześć! O, właśnie, ktoś zapytał, o, widzicie, nie mam tyle, ile bym chciała, więc jeszcze trochę tej kawy muszę zmielić, także wybaczcie za efekty dźwiękowe, które za chwilę nastąpią. Dzień dobry. Właśnie dużo osób mnie pytało, ktoś zapytał, jak zacząć afirmację, bo powiedziałam, że dużo piszę w dzienniku i też piszę afirmację. I ja się na tym nie znam. Myślę, że zacząć wystarczy po prostu zacząć i nie wymaga to jakiegoś specjalnego skilla, ale jeżeli szukacie tego typu porad i wskazówek, to właśnie lećcie do Asi Łużyńskiej, ta pani, której imię tutaj widnieje u dołu. Ona jest ekspertką od takich rzeczy i ona Wam dokładnie to wszystko wyjaśni. Ja tu tylko parzę kawę. Tak, złota zasada to jest 6 gramów kawy na 100 ml wody. No, dokładnie. Powiem Wam, dlaczego tego nie robię, bo dzisiaj można zacząć 5 razy 55, bo jest nów. To jest taka super zasada, ja postaram się wytłumaczyć, że piszecie, zrobiłam to ostatnio, że piszecie przez 5 dni z rzędu 55 razy, każdego dnia 55 razy zdanie afirmacji, czyli w trybie dokonanym coś, co byście chcieli mieć, czyli na przykład, nie wiem, co może być fajnego? Nie wiem. Świetnie poszła mi prezentacja kwartalna. I piszecie to. Więc o to tutaj chodzi. No, natomiast co do proporcji kawy, jakby ja totalnie wiem, że waga jest tutaj bardzo, bardzo ważna, ale teraz uwaga, hit, właśnie mi się wyładowała, więc udowadniam sobie ostatnio, że mogę to zrobić bez. I tyle. Dobrze. Te filtry dostałam, stąd nie są te niewybielane, ale tak też zawsze jak kupowałam do Chemexa, to jestem fanką tych właśnie brązowych, niewybielanych. Dobra, teraz mamy tutaj mnóstwo kawy, więc teraz chyba przesadziłam. Wow. No dobra. To będzie sporo kawki. Wszyscy bariści, nie oglądajcie tego, ok? Tutaj jest Dolina Amatora. O Jezus, ja muszę sobie jeszcze poddychać tę kawę. Coś wspaniałego. Dobra, i teraz tak. Ja sobie tak lubię to zawsze ładnie wyrównać. I z tego co pamiętam, jest taka zasada, że na jakby dwukrotna, dlatego jest potrzebna waga, że jakby dwukrotna ilość wody jest względem gramatury kawy i zalewamy ją na początku, zostawiamy na 30 sekund mniej więcej.
Więc ja pozwolę sobie to zrobić w ten sposób. I... O, tak, ja tutaj mam cudowną sprawę, tylko teraz chciałabym jeszcze wrócić do starszych pytań, słuchajcie, ale ich jest tak dużo, że ja nie wiem, nie wiem, czy... O, czy dekoruję mieszkanie na święta? Tak, ale nadal nie znalazłam lampek. Oj. Nie wiem, gdzie są moje lampki, więc będę dzisiaj jeszcze szukała, ale przysięgam, moje mieszkanie jest dosyć małe, tutaj nie ma zbyt dużo przestrzeni do przechowywania rzeczy, więc chyba ktoś odpowiedział mi, że może komuś pożyczyłam. Zaczynam w to wierzyć. Naprawdę zaczynam w to wierzyć, słuchajcie. Na dzisiaj plany bardzo, bardzo chillowe. Nic takiego specjalnego się dzisiaj u mnie nie dzieje. Dobrze. Mój Chemex jest w domu rodzinnym, bo im kiedyś przywiozłam, żeby można było zrobić na... że można było zrobić na jakąś imprezę rodzinną i w sumie ja nie potrzebuję czegoś tak dużego, także tak. Dobra, i teraz lejemy, też są takie zasady właśnie, że na odpowiednie tempo wlewania, chodzi o to, żeby po prostu nie wlewać tej kawy za szybko, ale ja w ogóle mam taki piękny czajnik do tego, a używam tego zwykłego konia po prostu, ale no już przyzwyczajenia, słuchajcie. Wow. Cud, że się nie poparzyłam. To, co się tutaj dzieje, to jest hit. No, Jezus, ja tutaj inhaluję się tą kawką. Dobrze. Lecę dalej. Czy lubię pierogi? Tak, bardzo lubię pierogi. Może niekoniecznie regularnie, bo też jakby może inaczej. Uwielbiam pierogi na święta. Moja babcia robi najlepsze pierogi. Nie smakują mi praktycznie żadne pierogi inne niż mojej babci. Prawie żadne, bo są jej takie, są delikatne, aksamitne, cieniutkie. I raczej jem je po prostu, przysięgam, raz w roku, maksymalnie dwa. Także lubię pierogi w znaczeniu święta. Nie oglądam Vlogmas, chociaż nie, włączyłam jakiś Vlogmas dzisiaj. Jakieś tam dziewczyny, którą znam od tysiąca lat. Vlogmas, no, tak. Bardzo polecam planer Magic of Eye. To jest planer taki, no, oczywiście na cały rok, ale on ma dużo takich astrologicznych smaczków. Używałam 2 lata z rzędu. W tym roku go sobie jeszcze nie zamówiłam. No właśnie nie wiem, czy to będzie ten rok, kiedy w końcu zajmę się, spróbuję czegoś nowego może. Jak wygląda... Jezus, przepraszam Was za mój katar. Jak wygląda teraz moja poranna rutyna? Słuchajcie, moja poranna rutyna wygląda bardzo podobnie od bardzo, bardzo dawna. Czyli wstaję rano, idę wypłukać usta olejem. Tak, mówiłam o tym w podcaście solowym. Następnie robię całą taką pielęgnację twarzy, wstawiam wodę w czajniku, myję zęby, robię sobie ciepłą wodę i wchodzę do łóżka, żeby tę wodę wypić. Następnie właśnie mam ten mój cały rytuał pisania. No to trwa chwilę, dosłownie 3 minuty, ale lubię sobie tak serio siedzieć i patrzeć po prostu na moje mieszkanie z kubkiem wody. I co się dzieje dalej? I następnie robię medytację i staram się też robić jogę, przynajmniej taką 10-15-minutową. Robię śniadanko i jestem gotowa. I potem robię kawę. Także tak, o, a propos, kawa się chyba zrobiła. Dobrze, słuchajcie. Okej, było tak, oczytanie. Okej, co robię, gdy się nie zgadzam z gościem podcastu? Boże, było tak dużo. Słuchajcie, wiecie co? Dobrze, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, które się pojawiły, w sensie, które zadaliście wcześniej, możecie napisać jeszcze raz, bo po prostu jak ja zaczynam grzebać w tych starych pytaniach, to się strasznie wybijam. No, w każdym razie kawka jest już gotowa, zaraz ją będę piła. Było pytanie, co się dzieje, jak się nie zgadzam z gościem podcastu. Wiecie co? Rzadko to się zdarza, żebym się nie zgadzała z moim gościem podcastu, bo też raczej przyprowadzam do siebie osoby, które mają mnie czegoś nauczyć. Rzadko jest to jakaś taka forma niesamowicie zażyłej dyskusji. I powiem Wam, że chyba nie spotkałam się z czymś takim,
że mnie to jakoś uderzyło. A ta koszula jest chyba SM rozmiar i dopiero ją założyłam, więc nie wiem, czy się gniecie. Płuczę buzię olejem przez kilka minut w trakcie robienia pielęgnacji twarzy i nie wiem, właśnie włączam wodę, żaluzję rozkręcam i zaraz myję zęby. Moja lekarka mówi, że wystarczą 2 minuty. Czy przechowuję w jednym miejscu stare journals? Tak. Tak, mam taką całą swoją tutaj szafkę, w której nie ma lampek świątecznych. Dobra, słuchajcie, kawa jest gotowa, więc ja teraz będę ją próbowała. Dodatkowe info jeszcze jest takie, co bardzo lubię, że ten dzwonuszek ma taki bardzo fajny, taką przykrywkę, dzięki której nie dociera tam powietrze i można tę kawę utrzymać w świetnej świeżości. Było już pytanie o to, jak dbam o włosy, więc to będzie na początku live'a. Jak zapiszę, to zapraszam serdecznie. Czy wolę prezenty, niespodzianki, czy wolę wishlist? Ze swojej wishlist. Powiem szczerze, ja nie mam żadnej wishlist. Śmiechem, żartem, ale nie no, powiem Wam zupełnie serio. Przepraszam. Powiem Wam zupełnie serio, że ja naprawdę nie mam żadnych jakichś wielkich potrzeb materialnych. No, mieszkania mi nikt raczej nie kupi, więc nie robię nigdy żadnej takiej listy życzeń. Zazwyczaj jak czegoś bardzo chcę, po prostu sobie to kupuję, ale więc chyba lubię takie niespodzianki. Nie żeby to było coś absolutnie nie z tej ziemi zaskakującego, ale takie niespodzianki, gdzie ja widzę właśnie, że ktoś naprawdę musiał mnie słuchać i wychwycił coś, co ja sama nie byłam świadoma, że żebym chciała dostać. Więc tak miałam ostatnio. I u mnie jest też tak, że ja lubię bardzo dostawać... O, to jest taki prezent standard u mnie, to jest najlepszy prezent, jaki można mi kupić. Jeżeli ktoś nie wie, co mi kupić, bo nie wychwycił właśnie jakiejś dziwnej rzeczy w rozmowie, to jest bon na masaż. Jakby to jest coś, gdzie to się zawsze przyda. A to jest jednak coś, na co często nam szkoda kasy. Dobra, kawka. Pachnie super. I moja czareczka malutka. Bardzo uwielbiam pić w ogóle z małych kubków. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi, bo kiedyś lubiłam wielkie kubki, a teraz zauważyłam, że jak mam duży kubek, to nie dopijam rzeczy i nie wiedziałam, o co chodzi. Ja to muszę gdzieś odstawić, wiecie, bo coś to się może źle skończyć. No, w każdym razie odkryłam, że nie dopijam herbaty i kaw i stwierdziłam, że to dlatego i że zawsze jak zostaje trochę herbaty, to dolewam tam wrzątku i po prostu stwierdziłam, że nie lubię, jak jest zimne. Jak podchodzę do oszczędzania pieniędzy, czy trzymam na koncie, czy inwestuję? Generalnie to jest bardzo dla mnie aktualny temat, bo jestem fanką inwestycji, ale tego zupełnie nie umiem, więc uczę się inwestowania. Jak znacie kogoś, albo może jesteście znawcami inwestowania, to dajcie znać, bo ja z przyjemnością wezmę jakąś radę. Wiadomo, mamy ciężkie czasy, inflację, więc jestem raczej zwolenniczką nietrzymania. Cześć Maja! O, idealny temat, jak przyszłaś. Jestem zwolenniczką nietrzymania pieniędzy na koncie w obecnej chwili, ale jestem raczej osobą, która od lat zawsze oszczędzała. Bardzo dziękuję za komplement i wiem, że zadałaś, bo widziałam Twoją nazwę, zadałaś jakieś pytanie o poczucie odpowiedzialności. Jakbyś mogła jeszcze raz napisać, to byłoby super, bo tam to było fajne, a ja chętnie na to odpowiem. Nie używam guasza, bardzo bym chciała, bo mam w domu. I może jakiś podcast o oszczędzaniu i inwestowaniu pieniędzy w obecnych czasach, jak to zrobić, kiedy jesteśmy młodzi i może nie mamy 500 000, tylko chcielibyśmy zainwestować po prostu jakieś pieniądze, żeby coś się z nimi działo i żeby one nie traciły na wartości na naszym koncie. To jest fajny pomysł, muszę to zapisać w swojej głowie. Nie robię jogi twarzy, ale myślę, że bardzo bym chciała zacząć i nie obudzić się z tym, jak będę miała 45 lat. O Jezus, jaka dobra. I like. W każdym razie, no, wszyscy się zgadzają. Co Cię motywuje? Czytałam w książce Jacka Kłosińskiego, z którym był też podcast. Słuchajcie, muszę sobie dolać trochę wody, bo trochę przesadziłam. Że mamy dwa rodzaje motywacji, w sensie ludzie mają różne dwa rodzaje motywacji, to jest motywacja wewnętrzna lub zewnętrzna i mi się wydaje, że ja mam
w sobie bardzo dużo motywacji wewnętrznej. Więc rzadko są takie bodźce, które muszą mnie specjalnie zmotywować. Ja zazwyczaj te motywacje odnajduję. Jest to prawdopodobnie wynikiem jakiegoś mojego uwarunkowania, nie wiem, z wychowania czy z jakichś takich naturalnych predyspozycji i tego, że mam potrzebę osiągania rzeczy. Też zresztą nawiązując do testu Gallupa, o którym jest tutaj czasami mowa, tam właśnie jedną z tych takich moich top cech, jedną z tych top cech jest osiąganie, więc stąd może być ta duża, duża dawka motywacji wewnętrznej. Okej, super, 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 fajne pomysły. Dobra, słuchajcie, ja to jeszcze sobie przejadę. Restauracja Jod na Żoliborzu. Widziałam wczoraj u dwóch osób, więc chętnie pójdę. Ja nie jem mięsa, więc tosty z bekonem nie brzmią za dobrze. Zalewać zawsze więcej wody, bo ziarna też wypijają trochę wody. Super, dziękuję. Ale super. Przeczytam Wam. Żeby zawsze dodawać więcej, po 15-20 ml wody, bo ziarna też wypijają trochę wody i jak już kawa się zaparzy, warto ściągać ten drip, żeby mocna gorycz kawy nie przeszła do kubka. No. Co dobrego robię do jedzenia na święta? Czy chodzę codziennie na spacery? Dobra. Ostatnio mówiłam o tych moich wynikach testów Gallupa, ja nie pamiętam wszystkich, ale wiem, że pierwsze było connectedness, individualization, na pewno mam learnera, achievera i coś jeszcze, ale właśnie nie mogę sobie przypomnieć. Ja ćwiczę jogę codziennie i to jest jedyne moje ćwiczenie obecnie. Bardzo dużo chodzę, było pytanie też, z wege baconem, super. Było pytanie o ćwiczenie, Boże, słuchajcie, ja już nie ogarniam, to jest tak dużo tych pytań. Cześć Eli, Boże, to jest tak dużo pytań, że ja już właśnie zaczęłam odpowiadać na 3 na raz, więc muszę się uspokoić. Czy jako twórczyni czujesz odpowiedzialność społeczną? Czy czujesz, że Twoja postawa ma wpływ na życie innych? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak, ale jedną z rzeczy, której uczę się, jest właśnie nie brania zbyt dużej odpowiedzialności za innych ludzi. Bo ja też tworząc kieruję się taką zasadą, że mówię o tym, co jest moim zdaniem ważne, co jest moim zdaniem ciekawe i co mnie w jakiś sposób kręci. I wtedy wiem, że te materiały będą wychodziły dobre. I jakby zdjęłam z siebie taką presję zbawienia świata tymi podcastami. Cześć Paula. Mam nadzieję, że czujesz się lepiej. Boże, ja nie mogę słuchać z tych pytań. Jestem tak wybita, muszę jeszcze odrobinę kawy. W każdym razie tak, czuję odpowiedzialność, ale bardziej nie traktuję tego jako odpowiedzialność, to czuję przywilej bycia wysłuchaną przez duże grono osób i jestem za to bardzo wdzięczna i czuję tę presję. No i na przykład, nie wiem, tak z takich życiowych rzeczy powiem Wam szczerze, że wczoraj miałam jakieś w ogóle załamanie przed snem, że ja mam straszny problem z publikacją, momentami, z publikacją solowych odcinków, bo wydaje mi się właśnie, że jak to, ktoś będzie przez godzinę mnie słuchał, przecież to nie ma żadnego eksperta, to nie ma nikogo mądrego, kto powie to i to w rozmowie. No i musiałam sobie trochę przetłumaczyć, że to jest okej, że może moje treści solowe też wnoszą jakąś wartość. Także myślę, że każdy z nas ma też takie gorsze momenty. Tak, tutaj było pytanie o moją pracę, tak jakby działalność w internecie jest moją jedyną pracą. Prowadzenie podcastu i działanie w mediach społecznościowych to jest coś, czym zajmuję się na tak zwany, w cudzysłowie, pełny etat. No właśnie, wiem, że jest bardzo dużo osób, które lubią moje solowe odcinki, ale jakby świadomość tego to jest jedno, a to, co się dzieje w mojej głowie, to jest druga rzecz. Także dziękuję Wam. Bardzo Wam dziękuję. Jesteście bardzo mili. Bardzo, bardzo, bardzo mili. Tak, było pytanie o... Tam w ogóle ta restauracja Jod na Żoliborzu ma wege bekon, więc bardzo się cieszę. Było pytanie o to, co ćwiczę. Ćwiczę jogę codziennie. I czasami jest to taka joga naprawdę... hardkorowa, śmiejsza. Taka intensywna, wysiłkowa, długa. A czasami jest to po prostu jakaś joga bardziej relaksacyjna, restauratywna, rozciągająca.
i dużo teraz ćwiczyłam z Magdą, Madalena Yoga, a właśnie planuję zaraz dołączyć do drużyny jogicznych, do Eli właśnie i tam coś poszukać. Też dużo bardzo chodzę, tam było pytanie o spacery, bardzo dużo staram się chodzić, teraz pogoda trochę niesprzyja, no i mówię, jestem trochę przeziębiona, więc wolę nie ryzykować, ale dużo chodzę, gram też w tenisa, ale ostatnio mam jakiś totalny zastój i to było na tyle. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, Jezus, ekspertka od wellness, Jezus, strasznie jest mi miło, no jakby być tak nazwaną, aż mam ciarki, super miłe. O, brakuje Wam vlogmasów, słuchajcie, można oglądać stare vlogmasy. Boże, to najsłodsza wiadomość na ziemi. Czy się odnajduję na takich wydarzeniach warszawskich? Tak, tam widziałam jakieś takie pytanie, że stałam się częścią środowiska warszawskiego. Tak, jest to bardzo miłe i jak najbardziej też czuję się z tym okej. Okay. Nie jest to coś, co robię codziennie. Więc jak najbardziej się odnajduję, bo też spotkałam tam wielu moich znajomych i jest to zawsze miłe móc zobaczyć przyjazną twarz. Gdy będę wspominać 2021 rok, to jak myślisz, co będzie Ci pierwsze przychodzić na myśl? Oczywiście poza tematem koronowym, Boże. Wiecie co? Chyba moje super urodziny. To był taki duży przełom dla mnie, ten czas urodzinowy teraz. To na pewno to. No myślę, że dużo wyjazdowych tematów. Na pewno też przełomowy był dla mnie wyjazd na Fuerte, no i parę rzeczy takich z życia osobistego, które na pewno były kamieniem milowym w moim życiu. Ja za samochodem z podcastami. Super, bardzo jest mi miło. Bardzo jest mi miło. Podsumowanie roku, jak się zmieniłam, moje podejście do wielu spraw. Wiecie co, to jest trudne, bo to jest też takie bardzo moje. I ja będę podsumować, zrobię równo ulubieńców roku i powiem o tym, jakie są takie moje intencje na przyszły rok. Ale chyba nie chcę się dzielić swoimi lekcjami z tego roku. Sądzę, że różnego rodzaju wnioski, które przychodzą do mnie, są często potem w opisie w opisach postów, które wrzucam na Instagrama. Więc nie sądzę, żebym chciała zebrać taki filozoficzny odcinek. Myślę, że to nie jest coś... Myślę, że to nie jest coś dla mnie. Też tak czuję. Zjadłam na evencie Charlotte nic. Był późno, już byłam po kolacji, nic nie jadłam. Nie było rzeczy wegańskiej. Zrezygnowałam z nagrywania na YouTube'a i czuję się z tym bardzo dobrze. Tak jak mówiłam już wielokrotnie, to był jakiś taki długi etap w moim życiu, z którego troszkę wyrosłam. Ale było to piękna przygoda, tylko teraz jakby czuję, że jestem na innym etapie. I to nawet to, co powiedziałam teraz, że nie chcę dzielić się swoimi takimi osobistymi lekcjami z tego roku. Tak samo jakby nie widzę siebie vlogującej po świecie, bo to jest jakby bardzo taka prywatna sfera, która jest moja i chciałabym to tak zachować. Jaka jest moja myśl przewodnia na przyszły rok? Pamiętam, że zawsze miałam taką, na przykład w 2020 było to self-care. Tak. W 2020 rzeczywiście, Jezus, będę kichać najgorzej, bo że mogę Was zarazić przez ekran. Oh, nie będę kichać jednak. Boże. Tak, w 2020 moją myślą przewodnią, bo tak, stwierdziłam, że fajnie będzie mieć takie słowo przewodnie na cały rok. I w 2020 było to self-care. W zeszłym roku był to proces. A w tym roku jeszcze nie wymyśliłam, więc na pewno tym się podzielę, bo to będzie taki odcinek podsumowujący, czyli będą to po prostu ulubieńcy roku, ale właśnie chcę powiedzieć, że z tych inspiracji roku na pewno wyciągniecie bardzo dużo tych moich lekcji, bo one to są takie rzeczy, które bardzo dużo zmieniły w moim życiu, więc tam będzie przemycone. Ale muszę pomyśleć nad tym słowem. Mała rzecz, która zawsze robi mi dzień, to jest... To jest yoga? Wszystko, wiecie co? To są wszystkie te rzeczy, o których Wam mówiłam. No ale dobra, powiedzmy, że jest beznadziejny dzień. I co się musi wydarzyć, żeby było super? Masaż. Dobra, było pytanie o te potrawy, bo to niby miało być świąteczne coś tam live, a ja tutaj gadam na tysiąc innych tematów. Trochę mi jest tutaj niewygodnie, więc muszę jakoś zmienić pozycję.
Co ja lubię jeść w święta? Jeśli chodzi o Wigilię, no to mamy zupę grzybową, pierogi, śledzie w wersji boczniakowej. Może zrobię sobie rybę, jest kompot z suszu. Kapusta z grochem. Jeśli chodzi o ciasta świąteczne, piernik pomidorowy z jadłonami. Orzechowiec z jadłonami, to jest najlepsze ciasto na ziemi, na które czekam cały rok. Zresztą robię go z moją mamą, więc czekam, aż go zrobię. Tego orzechowca. Następnie... trzecie ciasto? Jakie jest trzecie ciasto, słuchajcie, na święta? Zapomniałam. A, makowiec. Robię makowca, makowiec japoński z jadłonami. No, a jeśli chodzi, tak już kończymy, więc widzę, że jest jakiś zalew pytań, także bardzo Wam dziękuję, ale nie wiem, jak się przez nie przebrniemy. Dalej, mamy pierwszy, drugi dzień świąt, no to są jakieś zawsze tematy, pasztety roślinne, sałatka jarzynowa i właśnie te wszystkie boczniaki. Do tego dużo chrzanu, jakieś tam ćwiku i tak dalej, lubię takie rzeczy. I jeśli chodzi o takie obiady świąteczne, no to zawsze u nas jest taka zapiekanka z ziemniaków i kapusty kiszonej. Kapusta modra to jest coś, co kocham, po prostu taka zasmażona kapusta czerwona. Mamy fasolkę w piwie, kocham. Mamy, co jeszcze, jakieś takie grillowane brukselki, to ja uwielbiam też robić. No, to tyle na razie. Czy można czymś innym zastąpić boczniaki? Kurczę, boczniaki mają tak fajną, specyficzną strukturę, że nie wiem. Ojejku, muszę tutaj przewinąć. Dobra, podcast z Eli zawsze. Eli, będziesz w moim podcaście, porozmawiamy o życiu. Moje ulubione masaże. Bardzo lubię masaż balijski i teraz idę odkryć masaż Lomi Lomi hawajski, więc może to będzie mój nowy ulubiony. Nie mam playlisty na Spotify takiej, którą bym chciała udostępnić, ale może to zrobię. Może to będzie coś na nowy rok. Czy byłam w Desie? Tak, przejdzie się z Mają. Nie byłam w Desie nigdy, ale powinnam się tam przejść zdecydowanie. I nie mam swoich ulubionych artystów współczesnych, bo też dopiero wkraczam do świata sztuki jako widzka i fanka, więc nie umiałabym się jeszcze wypowiedzieć na to pytanie, odpowiedzieć na to pytanie. O Jezus, jeszcze tutaj są rzeczy. Jak wspominam czas w Edynburgu, czy chciałabym znowu tam mieszkać, w Szkocji albo w UK-u? Więc tak, dla wszystkich, którzy nie wiedzą, studiowałam w Szkocji, właśnie w Edynburgu przez parę lat i wspominam ten czas w porządku, ale to był też najtrudniejszy dla mnie czas, bardzo trudny, no po prostu wejście w dorosłość, masz 19 lat i wyjeżdżasz do Szkocji na studia. Na pewno jest to wyzwanie. Więc te pierwsze dwa lata to było ciężkie, powiem szczerze. Ale Edynburg jest przepięknym miejscem. W życiu bym tam nie mogła mieszkać. Koszmar. Jestem straszna, ale koszmar. W sensie, szczerze, pogoda, dramat. Jest przepięknie, ale pogoda, dramat. Absolutnie nie mój klimat. Też otoczenia tam jest bardzo ponuro. I też nie moja mentalność ludzi. Przykro mi. I raczej nie widzę się mieszkającej w UK-u. Jedynym miejscem, które gdzieś tam... W ogóle Szkocja jest też przepiękna, więc jakby polecam serdecznie na wyjazd. Ale do życia to jest trudny temat. Do życia ewentualnie bym widziała Londyn. Tak a propos pogody. Ale na pewno... nie na długo. Nie na długo. Może jako jakiś epizod. Co było pierwsze? Groch z kapustą czy kapusta z grochem? Boże. W śledziach dobrze się sprawdzają bakłażany. O, też o tym słyszałam, że można zrobić ala śledzie wegańskie właśnie z bakłażanem. Spróbujcie, jeżeli nie macie boczniaków albo nie lubicie boczniaków. Co teraz czytam? Czytam 4-hour work week i coś mi nie idzie. Strasznie zaniedbałam czytanie w tym roku. Zaczęłam dobrze i potem po prostu była długa droga w dół, ale 4-hour work week, mam nadzieję, że przeczytam to w tym tygodniu, bo tak. Czuję motywację. Czy zdarza ci się jeść wegetariańsko, nie wegańsko? Tak, i mówiłam o tym ostatnio w live'ie i będzie o tym też cały podcast, będzie to rozmowa z Marysią Przybyszewską, kochaną, która będzie już, poczekajcie, żebym teraz nie skłamała, 17 stycznia. Zapiszę live'a oczywiście. Gdzie możemy podsyłać pomysły na to, co chcielibyśmy usłyszeć w kolejnych podcastach? Słuchajcie,
Ja zrobię taki, zrobię w najbliższym czasie taki specjalny post o tym i będziecie mogli zostawiać swoje propozycje, żebyśmy mogli też, mogły z Karą moją, szykować fajne tematy na nowy rok. No, trudno się studiuje za granicą, te początki są trudne. Jak sobie radzę ze samotnością pod kątem na przykład mieszkania samej? Dobrze. Ja bardzo lubię mieszkać sama, więc raczej nie mam takiego... Jeżeli odczuwam samotność, to nie jest ona związana z faktem, że nie mieszkam, że mieszkam sama, bo to jest mój wybór i bardzo to jest dla mnie dobre. Natomiast ogólnie, kiedy odczuwam samotność, to przypominam sobie, ilu mam fantastycznych ludzi w swoim życiu i do nich, przepraszam, do nich dzwonię i wtedy sobie przypominam, że to ta samotność jest pewną iluzją, pewnym stanem, do którego się doprowadziłam w danej chwili, a nie prawdą. Czy spełniają się moje afirmacje? Tak, myślę, że tak. Jeżeli pochodzą głęboko z moich potrzeb serca, to się spełniają. Czy myślę, żeby zrobić taki podsumowujący film na YouTubie, dlaczego odeszłam? Wiecie co? No właśnie mówiłam o tym, ale jakoś tak dla mnie to brzmi trochę jak drama. Trochę nie chce mi się robić dramy. Dlaczego odeszłam? No nie, po prostu przestałam nagrywać, ale na YouTubie cały czas się pojawiają podcasty, widać tam moją twarz, więc to nie jest tak, że zniknęła z powierzchni ziemi. Używam rollera, jak mi się przypomni, takiego do twarzy. Od wielu miesięcy nie używałam, ale dzięki za przypomnienie chętnie. Ile w przód mam zaplanowane podcasty? Teraz są już nagrane do połowy stycznia, oczywiście minus moje solowe. I w przyszłym tygodniu już będę miała cały styczeń nagrany, bo potem robię sobie trochę taką przerwę od pracy świąteczną. Ojejku, czuję, wiecie co, że mnie strasznie jednak od tego gadania zatyka już. Czy będzie świąteczny przyjacielski podcast? Tak. Już 20 będzie podcast z Mają, właśnie poza ramami. Metoda czarnej skrzynki. Super, bardzo chętnie przeczytam tę książkę. 4-hour work week. Ile godzin teraz pracujesz? Nie wiem, absolutnie nie wiem. Nie umiałabym zmierzyć, ile godzin pracuję, bo mam wrażenie, że moja głowa jest cały czas w trybie pracowym. Jest to oczywiście totalnie niewymiarowa praca, więc też nie będę mówić, że nie wiem, pracuję, że jestem górnikiem, ale nie umiem stwierdzić, ile godzin. Ale dosyć dużo. Z tego, co ludzie mówią mi otaczający mnie, że mi się wydaje, że robię mało, a jednak tak chyba nie jest. Okej. Jacy ulubieni artyści jak dotąd? Ja czuję straszną presję, słuchajcie, jak ktoś mnie pyta o sztukę. Chyba jeszcze nie jestem gotowa, żeby o tym mówić. Czy będzie podcast z moją Karą? Może tak. Kto wie? Bardzo dziękuję za komplement paznokciowy. Czy czytam gazety albo magazyny? Bardzo rzadko. Czasami przeglądam Vogue'a, czasami czytam Znak. Lubię bardzo Travelera, ale mało czytam gazet. Dobra. Nie planuję kolejnego podcastu z mamą. Słuchajcie, jeśli chodzi o pytania o podcasty, to tak jak mówię, stworzę specjalną przestrzeń, żebyście mogli podrzucać tematy i na pewno wybiorę rzeczy, które są przez Was najbardziej requestowane. O, mam książkę Fenomen Poranka, właśnie też może ją przesłucham. Na razie moja polecajka muzyczna na święta, a może jak jest cicho, teraz się zrobiło, super. Moja polecajka muzyczna to jest płyta Robiego Williamsa Świąteczna, bardzo ją lubię. Chyba dostałam ją 2 lata temu na święta i to była miła odmiana przy tych wszystkich piosenkach, które znam na pamięć od dziecka i przy Michaelu Bublé. Także kocham wszystkie te rzeczy, żeby nie było, ale to jest miła odmiana. Czarodzieja zioła? Nie wiem, co to jest. Marki odzieżowe polskie, które lubię. Okej, 3 pytania, słuchajcie, zamykamy już temat, już nie pytajcie, bo są 3 pytanka i ja już na nie odpowiem i to już jest to jakby finito. Cześć Ewelina.
Marki, a propos właśnie, pytanie o marki odzieżowe polskie, które lubię. Bardzo lubię Nago, bardzo lubię Elementy, bardzo lubię Line, bardzo lubię właśnie to Aure, bardzo lubię markę Array, bardzo lubię... O Jezus, nie wiem, strasznie, boję się, że o kimś zapomniałam, ale to takie przyszło mi do głowy. Sporty oprócz jogi bardzo lubię tenisa i surfa. Raz w życiu surfowałam, ale się wypowiem. Chcę do mojego podkładu, to ja użyłam takiego prawie w ogóle nie kryjącego BB creamu z Bare Minerals. Bardzo, bardzo polecam. On ma też SPF 30. Bardzo lubię. I mam też BB cream z Recibo i korektor z Purobio. To są takie marki, które lubię. Jakie planszówki polecam? Polecam Scrabble zawsze, polecam Cluedo, polecam Ja wiem lepiej, to się chyba tak nazywa, super gra. Polecam Dixita, polecam Tajniaków. Tak, lubię Sanach, spoko. Czy to będzie ostatnie pytanie? Chyba tak. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że bardzo miło mi się z Wami gadało. Fajnie, że zrobiliśmy razem kawę. Super, że mieliśmy porady od baristów. To jest bezcenne. To jest właśnie kawka świąteczna z Coffee and Sons. Z tego, co miałam wyprzedana, ale łapcie, jeśli ją znajdziecie gdzieś. Ja sobie ją tutaj popijam. Dziękuję Wam za miło spędzony czas, bo kurczę, to była godzinka gadania. Także trzymajcie się ciepło, zdrowo, dbajcie o siebie. Live będzie zapisany. Widzimy się teraz tak, widzimy się w poniedziałek w podcaście solowym. Widzimy się tydzień później w poniedziałek w podcaście. W podcaście, który zdradzam w poniedziałek, co to za podcast. Bardzo fajny, genialny odcinek. Czekałam na jego publikację 2 miesiące. Potem widzimy się na live 18 z Mają, robiąc pierogi. Potem jest podcast z Mają i potem jest podcast podsumowujący rok. I to jest, słuchajcie, nasz grudzień. Oprócz tego ja tutaj wrzucałam 3 razy w tygodniu posty. W weekendy nie korzystam, więc zaraz znikam. Idę leczyć mój katar. I co? Rozkładajcie lampki, życzcie mi powodzenia w znalezieniu lampek w tym moim domu. Rozpalajcie lampki, puszczajcie muzykę świąteczną, spotykajcie się z przyjaciółmi bezpiecznie oczywiście i bądźcie na bieżąco. Widzimy się niebawem, słuchajcie w poniedziałek o 7 rano i jeżeli szukacie pomysłów na prezenty, lećcie na odcinka 171, bo tam jest mnóstwo kodów rabatowych. Tam jest po prostu mnóstwo kodów rabatowych na przeróżne moje ukochane produkty, o których mówię od lat. Także tyle. Całuję i do zobaczenia. Miłego weekendu!